No właśnie, dlatego nie rozumiem, czemu ta babeczka mi nagle gada z dupy o jakichś rzeczach. Nie rozumiem. Słonecznie i deszczowo. Nie chcę. Ach. Dobra, niech będzie deszczowy dzień. Przechodzi remont! O nie! Trasa została zmieniona. Ups. Czekajcie, jak się wycieraczki włączało? Cześć, Ninja Shadow! Ja jeszcze wracam do Afterlife, śpiew Żelaznego Boga. Ojej, takie stare. A może, polecam. Gdzie się włącza wycieraczka? Co tu coś jest zwalniacz? W ogóle światła bym włączyła. Światło drogowe. B. O, dziękuję bardzo. Dobrze, to jedziemy. Next stop, Media Center Astra. O, teraz będzie ślisko. No, ja zrobiłam ten deszcz. Ticket, please. Ojej, cześć Pał! Dziękuję bardzo za Prima. Bardzo dziękuję. Tydzień normalny, jeden. Thanks. Jak mija wieczór. Całkiem przyjemnie. Dziękuję. A tobie? Teraz jeździmy w super deszczu. Mieliśmy super dużo wypadków i kolizji. I teraz będę się pewnie ślizgać w tej wodzie. Tu gdzieś próg zwalniający chyba kiedyś. Nie wiem, czy to tutaj było. Nic nie widzę na tej drodze. Wszystko mi się świeci. O, 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 widzę. Dobra. Nie przywaliłam, więc jest spoko. Zrobimy zakrętasy, kółeczka. To blokowanie trasy po prostu wymaga tyle zachodu, że kosmos. Słuchajcie, nie wiem, gdzie mam... Tu? Nie! W dodatku źle pojechałam. To babcia! Babcia słucha muzyki, no. Czekajcie, bo ja jakoś źle pojechałam. Znowu. Mogę do tyłu? Mogę do tyłu. Tak, wiem, zapłacę milion pieniądzów. Jedź. Jedź, głupi autobusie. Jedź. O nie. Jeszcze uderzyłam w krawężnik. Proszę bardzo. Wszyscy biegną w tym deszczu. Nie, nie możesz. Ticket, please. Dzień normalny, jeden. Fajnie, byłam z przyjaciółką na kocie w butach i bardzo polecam. O, a to chyba jakoś teraz miało premierę, nie? Ja bardzo chcę iść na ten film z Whitney Houston. Się wybieramy z precelkiem w oddziale. I tutaj powinnam skręcić.
jakoś mi się udało zrobić zakręt. Tu gdzieś mam jakiś przystanek i jeszcze jest próg zwalniający. To znowu mam skręcić. O Boże! Ciężko się skręca autobusami. I'm so hungry. Okay, let's grab a bite to eat. O. Super, zatrzymanie, ekstra. No, kierunkowskaz mam super zawsze prawidłowo. Jednorazowy, normalny, jeden. Ktoś jeszcze? No, wszyscy usadowieni. Dobra. No jedziemy, jedziemy. Więc powinniśmy zaśpiewać deszczową piosenkę. Ja bym chciała nowe trasy. To jest strasznie nie fair. Znowu progi się tu stajają. Jedziemy, jedziemy. Zaraz będzie dużo pieniążków. O, znowu widzę mój autobus. Ciągle widzę mój autobus, a nie widzę, żeby zarabiał. O, dziękuję za wodę, Wiedźmin, twoje zdrówko. Czekaj. Proszę, rampa. Dzień. Normalny. Jeden. Jezu, tak dużo pieniędzy. No czemu to... Aha, bo to 10 to nie jest 10. O Jezus. Już mi się myli. Dzień normalny, jeden. Jezu, czemu wy macie tak dużo pieniędzy? Spokójcie się. Co za ludzie. Ciągle pada. No puśćcie mnie. Ja tu skręcam. O, Asia, machanko dla ciebie. Machanko, cześć, cześć, cześć. Witam cię serdecznie. Miło cię widzieć. No, puścić mnie. Autobus przodem ma jechać. Boże, czuję się jak w moim autobusie w godzinach szczytu. Gdzie nie można przejechać. Dajcie mi... No, czekajcie, bo teraz nie mogę... Halo? Czemu? Ej, teraz mi W przestało działać. Serio. Wciskam, a on nie jedzie. Ta gra mnie doprowadzi do szewskiej pasji dzisiaj. Ej, serio, nie mogę. W nie działa. Wciskam i nie działa. S też nie działa. A z tymi strzałkami? Nie wiem. No, wiem, Dershi. Znaczy, domyślam się, że to boli. Chociaż nie powiem, że sama czasami tak robiłam, że potrzebowałam, żeby rozmienili mi pieniądze kiedyś i no. I widzę ten ból po prostu na twarzach kasjerów, ale no, potrzebowałam. Nie zgasiłaś silnika? A jak się gasi silnik?
Spróbuj w opcjach ustawić od nowa te klawisze. Do przodu. W. Ale ja nie chcę. Co się z tym stało teraz? Ja nie rozumiem. Ale stacyjka gdzie? Zwalniacz? A nie, czekajcie, bo ja rampę miałam. Tak. Dobra, jestem debilem. Miałam rampę. Ktoś przychodził, żeby mu rozmienić kasę, to rozmieniałam. Jakby nie rozmieni to, bo gdy były sezamki za 1 zł. No. Włączyć, wyłączyć. Przepraszam. To mój błąd. Pasażer za nami. No. Się dziwnie uśmiecha. Matko. Zapomniałam o tej rampie zupełnie, no bo jej się normalnie nie wysuwa cały czas. Boże, w tym deszczu to naprawdę ledwo co widać. Dobrze, zaraz ci dam tą rampę, uspokój się. Oh my gosh. What is that sound? Does anyone else hear that? Bye. Boże, co za życie. Miałem się samemu doprowadzić do szewskiej pasy. Oj tam. Nioś, wszyscy. By schować rampę. Ona powinna się sama chować w momencie, jak ja zamykam drzwi. Bo co, rampa zostaje, a drzwi zamknęłam? To taki bullshit, Teodor. Czekajcie, bo ja tu zakręcam, ale... Bardzo głośno słuchasz muzyki. Wypad. My bad. Sorry. Here. Masz szczęście. Hold on. Here, what? Ty, oh, dawaj bilet. Jesteś super creepy. Patrzcie, ten sam. Sure. Here's the ticket. And here's a picture. Where is it? I already showed it. No. Here you go. Boże, wszyscy mają ważne bilety. To jest aż nienormalne. Bo co? Jeszcze autobus sam się poprowadzi. Ej! W sumie to po co... Nie! Kurde, uderzyłam w krawężnik przez to wszystko. Się zestresowałam. Dobra, tu prosto. No serio, znowu krawężnik. Ja nie rozumiem. Next stop, North Spoke. Parking to perfection. Hello. Mówił taki sam, siedzi koło siebie. Wow. Nie potrzebuję biletu. Yesterday was perfect. I spent the afternoon at the Lido and then partied all night. Krawężniki są za blisko siebie. Tak, zdecydowanie krawężniki sabotują mój autobus. Jak ja tu chcę super jeździć. Next stop, West Spoke.
Dobrze skręcić. Ej, no stoisz mi na drodze, debil jeden. No, co się stało? Aha, potrąci... Ale ja go wcale nie widziałam! Tam go nie było! To jest jakieś oszustwo! O nie, czemu ten gość idzie z tą parasolką tak dziwnie, widzicie to? Już wiem, dlaczego potrąciłam. Serio go nie widziałam. Jakie białe światło w ogóle nagle. Weź ten przedmiot. Co to jest? Oddaj rzecz pasażerowi, ale gdzie on uciekł? Wait! To jesteś ty? Komu ja mam to oddać? Że on już uciekł gdzieś dawno. Spierniczył. Serio, mam gonić pasażera, bo jakąś rzecz zostawił? Ja nie wierzę w to po prostu. Pół kilometra od autobusu, bo ja nie wiem, kto to zostawił. Chyba, że ktoś, kto siedzi już w autobusie, ale no to było bez sensu. Może ten? Nie, ten nie. Oni się tak trzymają za głowę, nie rozumiem. Że jak wjeżdżasz w skrzyżowanie, to po lewej i prawej piesi mają zielone. O nie. Że ta osoba, która to zostawiła, znajduje się pod autobusem. Ej, Legion, jesteś niemiły. Ej, no serio, powinien ten koleś tu czekać, aż mu oddam. Zatem ja w nich wchodzę, w ogóle nie mogę im oddać rzeczy, tak po prostu. Tu jest, świeci się strzałka! O Jezu, pasażer jest wdzięczny, super. Gdyby tak było w prawdziwym życiu, ja nic nie chcę mówić, ale to jest nierealne. Dobra. Dzień normalny, jeden. I teraz wszyscy mają opóźnienie, bo latałam za pasażerem, nie? Jednak żyję. Super. O, dziękuję, Gemini, twoje zdrówko. No, dziękuję, że wpadłeś. Dobrej nocy. Do zobaczenia. Zaklinowałeś. Boże, potrącony pieszy 20 tysięcy kosztuje. Co za żal. Ej! Ale patrzcie! Ja mam tą trasę, widzicie to? Ja mam tą trasę jakąś inaczej. W sensie, miałam mieć inaczej, ale myślałam, że nadal w tym obrębie. A co to wygląda, jakbym jechała do innego w ogóle miejsca? O, tryskanie cytrynką. Dobrze. Już, proszę bardzo. Weź jaka to by był rozjechany. No dobra, czyli będziemy mieli nową trasę, tak jakby. Next stop, Harbor Distribution Center. Na tych białych pasach naprawdę nie widać tych ludzi. Jakbym miała prawo jazdy, też bym się bała, że kogoś potrącę. Chociaż w prawdziwym życiu jakoś łatwiej zauważam pieszych niż tu. W sensie jak jeżdżę na przykład z kimś. Jej, jedziemy gdzieś! O nie, stuknęliśmy. Jedziemy gdzieś na jakieś rondo. Boże, stukam we wszystko. Widzicie to z podniecenia. Wow.
Wow, jedziemy gdzieś. To jest zablokowane. Ja nie mam pojęcia, jak się poruszać po rondzie. What's that smell? Nie. Co znowu zrobiła mnie tak? Może to jest za ciasno dla autobusu. Jest pełno krawężników. Zjadę tu. I teraz w którą stronę powinnam skręcić? W prawo chyba. Dobra. Wow, jedziemy. Dobranoc, dziutek. Kislalo. No co oni ten przystanek na czas remontu przenieśli do innej dzielnicy? No właśnie, nie? Takie dziwne. Boże. Ja nie wiem, czy po dobrej stronie tam jadę, bo chyba powinnam skręcić tu. Jademy na drugą nową dzielnicę. Bardzo daleko od domu. Super dalekobieżny autobus. A! Boże! Przecinam tą linię jak potłuczone. Jezus, tu się trzy linie zrobiły teraz. Cały czas jadę prosto, potem będę miała skręt. Tum. Ale w tym deszczu ta trasa nie wygląda zbyt fajnie. Gdybym wiedziała, że mi zmienią trasę, to bym wybrała słońce. Żebyśmy sobie ją pooglądali. Dobra, tędy. Boże, gdzie ja jadę? O matko, o Jezus, jak tu ciężko, jak tu ciasno! Jak to ciasno i ciężko. Ja nie wiem, jak tu wykręcać na takich zakrętach. No to objechałam to dookoła w sumie. Tylko po to, żeby potem skręcić na prawo. Przynajmniej na rondzie nie pojechałaś w lew. Tak, jestem z siebie dumna. Tu też jest ciasno. Wow. Okej. Okay. Teraz gdzie? No tędy. Jezu, czuję się zagubiona. Boże, znowu ktoś będzie rzygał. Coś robią zaś. Ała. Wjechałam w dziurę. Czekajcie, bo ja tu gdzieś mam skręcić. Dobra, teraz prosto. Jakiś bułos. No, przynajmniej nie wjechałam w próg zwalniający. I teraz znowu mam skręcić. Gdzie tu jest skręt? Nie widzę tego. Nie widzę. I hope I'll be able to catch some sleep along the way. No, skręcaj. O, dobrze. Super. Okej. Okay. Jeden przystanek jest. Ja pitole. Ale się najeżdżę. Tu.
tutaj nawet nie ma miejsca na autobus. Masakra. W tej części jej też mają kanciaste góry. Z bułkami. Czy to jest ostatni przystanek? Nie, jeszcze muszę wrócić. Czy to jest sucha jak bułka? Aha, cytrusa można. Dobrze. Dziękuję bardzo za cytrynkę. Dobra, jedziemy. Teraz jedziemy z powrotem. To jest ostatni przystanek. Nie, pieszy! Patrzcie, widzicie, jak oni chodzą z tymi parasolkami? What the fuck? I to tak przez pasy tylko przechodzą, nie? To jakiś bullshit jest. Tym razem nie przejechałam pieszego. Zawsze to jakiś plus. Powinnam gdzieś skręcić. No, co oni się tak poruszają? To są refleksy świetne, to chyba ten RTX. Tak. No co z nim jest? No serio. Ludzie. Ja tu muszę trasę wyrobić. Pieniądze zarobić. Dobra. Teraz tutaj. Jezu, krzywo. Krzywo weszło. On coś tam UFO widzi. Dobrze. Znowu ten dziwny zakręt tutaj. O, chyba źle wjechałam. Czy dobrze? Tak miało być? Tak miało być. Chyba. To bardzo trudne. To jest krawężniki! Nie mogę uderzyć w krawężnik! Dobra, i teraz tu. Okej. Okay. Z tymi ciasnymi. No, powinni mieć odblaski. Wszyscy powinni nosić te blaski. Ja tego nie rozumiem. Dobra, teraz mamy prostą drogę. No, te góry to tragicznie wyglądają z tej perspektywy. Mega. Ale rozwijam super dużą prędkość. Nie wiem ile, ale jest super duża. Najwyższa na świecie. Aha, bo ja tędy muszę. Mam znowu zablokowaną tą część. Znowu coś mnie tutaj stopuje. Ja się spieszę! No, spieszę się! Zaraz wyjdzie i mi wpierniczyć. No, jedźcie! To mój przystanek. Do twojego przystanku, stary, to jeszcze z parę kilometrów.
Myśmy objechali pół miasta. Jezu, w jakiś korek się wpakowałam. Nie, najbardziej nienawidzę korków. Nawet w grach. Jest straszne. Dobra. Czy ja mam skręcić? Czemu mi kierunkowskaz nie działa? No właśnie. Dobrze. Jesteśmy już w naszej dzielnicy. Tak, to jest nasza dzielnia. Tutaj krawężniki są daleko. Teraz będziemy mieli ostatni przystanek. Na całej tej trasie był tylko jeden przystanek, ten daleki. Może znowu korki. Cześć, koncert. Aha, tu. Teraz proszę stanąć, muszę wsiąść do autobusu. Nie ma teraz wsiadania do autobusu. Teraz to już lipa. Lipa i tyle. Nie, to jeszcze nie tu mam stanąć. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. O, widzę nasz znajomy autobus. Wow, jeszcze jestem super punktualna. Śmieci, oczywiście, że śmieci zostawiają, no. Znowu wbite. Podniosłeś śmieci. Czy ktoś jeszcze zostawił jakieś śmieci? Chyba nie. Dobra. Powiedzmy, że trasa była w miarę spoko. Ale no, przejechany pieszy. O, jaki słodki ptaszek! I serduszko, i nowy kolor. O. O, kolizja, uderzenie w krawężnik, za szybki wjazd w dziurę. No i potrącony pieszy, oczywiście. No cóż, życie jest ciężkie. A, dobrze, chyba będziemy powoli kończyć na dzisiaj. Chyba mi się nie uda odblokować. Strasznie dużo trzeba tych pasażerów. I nie do końca wiem, jak mam generować te przychody. Nie wiem za bardzo, o co z tym chodzi. Jak mam generować te przychody? W sensie, gdzie ja widzę, że mój autobus generuje jakieś przychody? Nie rozumiem. No chyba, że tu widać gdzieś, nie wiem, na przykład scenę sprzedaży, personalizmu. Nie wiem, muszę to jakoś ogarnąć. Ile waży życie? Nie wiem. Zdarzy się szybki wjazd, będzie zawsze bolesny. Dobrze. Może to jakoś ogarnę i może do nas... W sumie... Nie wiem, czy chcielibyście jeszcze oglądać live z tej gry. Bo jeśli już, to może bym dotarła do momentu, gdzie się odblokuje jakiś nowy element trasy. No chyba, że nie chcecie, to sobie sama pogram. Gry. No właśnie patrzałam w pracownikach, ale tam nie było chyba. Chyba nie widziałam. Chcecie. Ojej, Rob Kristin. Dobrze. Się pomyśli jeszcze. To jeszcze was wyślę gdzieś. Bigosik robi streamka, to was wyślę do Bigosika. Okej, chyba mi się udało? Dobra, mam nadzieję. No, to dziękuję wam bardzo za to, że byliście.
Jutro przypominam, że będzie live'ik z naszego przygodowego horrorku Dawnfall. Oprócz tego coś jeszcze, ale to jeszcze na razie nie zdradzam, bo jeszcze się może zmienić. Więc musicie czatować jutro na informacje. I co? To by było na tyle z mojej strony. Tak jutro też live. Zawsze w soboty jest, chyba że coś mi wypadnie i wtedy poinformuję, że nie ma, ale tak to zawsze jest. No, to trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. No, uważajcie na siebie, żyjcie w zdrowiu. Pa!